Dzień dobry. Dzisiaj postaramy się dla Was, dla Państwa nagrać pierwsze webinarium, które będzie w zamian za seminaria, które zazwyczaj odbywają się w Maćku w pracowni projektowej w czwartki. Nazywam się Aleksandra Czubkiewicz i postaram się powiedzieć kilka słów o architekcie René Heiwercie. Aktem wstępu, zanim przejdę do domu, który wybudował architekt dla swojego brata, opowiem trochę o ogólnej działalności Heiwerta. Tutaj architekt ze swoją żoną. Sam Heiwert bardzo krótko pracował jako architekt i głównym obszarem jego działań była jednak sztuka. Ją uważał za kluczową dla swojego życia. I tak różne techniki w swoich pracach przyjmował. Szkice, rysunki, performansy, różnego rodzaju rzeźby, konstrukcje drewniane. I tak jak zatytułowałam tę część wykładu, również mail art, czyli sztuka, która się narodziła w drugiej połowie XX wieku i wykorzystywała pocztę jako narzędzie artystyczne, różnego rodzaju pocztówki wykonane przez Heiwerta, około 200 sztuk i zostało również wysłanych w tamtym okresie, czyli około w latach 70. do 40 różnych odbiorców i nie tylko były one przedstawiane na papierze i różnych zabawnych też konstrukcjach papierowych, ale również na przedmiotach codziennego użytku. Takie zestawienie można znaleźć, czy też można było oglądać w galerii Clearing w Brukseli. Myślę, że dosyć ciekawe jest właśnie zestawienie, czy też podsumowanie tamtej wystawy. Naprawdę wiele dzieł architekta się zachowało. Głównie jednak zajmował się on sztuką eksperymentalną, czy też interweniował i wprowadzał pewnego rodzaju takie małe dodatki do przedmiotów codziennego użytku, które pozbawiały te przedmioty naturalnych dla siebie funkcji, pierwotnych dla siebie funkcji lub też stawiały te przedmioty w zupełnie innym kontekście. I tak dobrym przykładem praca wykonana pod koniec lat 70. również, czyli rozłupana łyżka, czy też widelec, który jest pozbawiony zębów. No, tak samo tu kolejne przedmioty, których już nie da się użyć w tak oczywisty sposób i gazetę, której do końca nie jesteśmy w stanie przeczytać. Również w tym dorobku architekta znajdują się, ja to nazwałam serię, czy też papier milimetrowy, no ale są to pewnego rodzaju konstrukcje, czy też powtórzenia właśnie zabawy na papierze milimetrowym, ale także zestawienia pewnych przedmiotów, czy też takich etykiet, które się pojawiają, nie wiem, w kuchni, w codziennym naszym życiu. Różnego rodzaju, na przykład zapałki, które są zestawiane w jakieś takie zabawne opakowania, nie do końca właśnie tak, jak sobie to kojarzymy, czy też tak jak tutaj puszki z kocią karmą, które tworzą, nie wiem, rzeźbę, czy po prostu coś innego, tak to można interpretować. Aż w końcu konstrukcje, czyli zaraz Państwo zobaczycie, że trochę takie też dzieła z nurtu Arte Povere i też tą właśnie włoską, biedną sztukę można, oni by stworzyć z kolei kolejne seminarium i pokusić się o interpretację, jak to zostało wykorzystane w architekturze. Natomiast dużo też tych dzieł, które stworzył tu Heiwert, zostało zachowanych. Eksperymentował właśnie z kształtami, z naturalnymi materiałami, przywłaszczając sobie też te naturalne elementy, czyli różnego rodzaju gałęzie, konary, pnie, z których tworzył rzeźby, czy też jakoś je ze sobą wiązał i zestawiał. O samej postaci Heiwerta dowiedziałam się w sumie z wykładów de Wildera, jak i również z różnego rodzaju książek, czy też różnych opracowań, które właśnie pracownia de Wildera polecała. I tak, większość jakby materiału, z którego się przygotowywałam, to jest głównie Carousel Confessions Confusion, czyli taka seria niewielkich książek, które są właśnie kuratorowane przez studio Jana de Wildera, działające na ETH w Zurychu.
architekci są proszeni, żeby w ramach tych publikacji podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami dotyczącymi budynku. To może być też ogród, to może być przedmiot, właściwie jakaś sytuacja, która jest dla nich ważna w życiu, a nie tylko w życiu zawodowym. Chodzi ogólnie o podzielenie się jakimiś swoimi myślami. Oczywiście jest to wzbogacone o różnego rodzaju archiwalne rysunki, zdjęcia, makiety, czyli wszystko, co dotyczy wybranego tematu. I tak we wstępie w tej niewielkiej książeczce możemy przeczytać, że takie też zeznania są czymś bardzo osobistym i głównie o to chodzi, bo też ta książeczka, czy też te zeszyty, bo może książeczka to tak za mało powiedziane, ale rozpoczynają się krótkimi esejami właśnie architektów, czy jakimiś ich osobistymi przemyśleniami. I tak Jan de Wilder też podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi domu René Heiverta. Ja podzielę się z Państwem tym, że lubiłam pracownię de Wilder zanim to się zrobiło modne. Natomiast fajnie też w tym eseju jest pokazane, że de Wilder dowiedział się o tym domu od swojego nauczyciela na studiach, Marka Dubois, i teraz ja dowiedziałam się od de Wildera i mam nadzieję, że komuś jeszcze historię tego domu, który za chwilę Państwo zobaczycie, przekażę. I tak de Wilder zaczyna ten swój esej od tego, że właściwie tego domu Heiverta nie zwiedził przez bardzo wiele lat i to sprawiło, że początkowo właśnie skupił się na studiowaniu wszystkich materiałów i dokumentów związanych właśnie z architektem i z archiwami, planami, zdjęciami tego domu. I tak jego przemyślenia dotyczące Heiverta są takie, że właściwie cały ten dom, czy też to, jak ludzie mogliby żyć, to nie tylko chodzi o to, żeby to funkcjonalnie zaprojektować, ale chodzi też o to, żeby to życie w danym miejscu było pewnym doświadczeniem. I jakby to jest jego zdaniem też dobre podsumowanie tego projektu, który za chwilę będziemy studiować czy też oglądać. Ważne jest również to, że to ta wrażliwość Heiverta jako artysty, nie chodziło o to, żeby tą architekturę czytać jako sztukę, tylko to, w jaki sposób Heivert był uwrażliwiony w świecie, że tak powiem, sztuki, mógł później tą swoją wrażliwość przełożyć na architekturę. No i od tego czasu też de Wilder mówi, że w inny sposób na tą architekturę patrzy i to bardzo zmieniło jego podejście. Fajnie też będzie, jak będziecie Państwo mogli sobie ten film zatrzymać i przeczytać całość tego eseju. Myślę, że on jest bardzo ciekawy. Kończąc już ten esej, de Wilder pisze o tym, że w pewnym momencie dom został przekształcony i stało się to w sumie dlatego, że rodzina, czyli brat Heiverta mieszkający w tamtym domu, starzała się. Już wchodzenie na to pierwsze piętro, które zaraz zobaczycie Państwo, stawało się coraz cięższe, w związku z czym parter tego domu został zaadaptowany również na przestrzeń taką mieszkalną. Wiele osób zarzucało, czy też architektów w środowisku, zarzucało później, że to jest brak poszanowania dla architekta, jego pierwotnego dzieła. Natomiast właśnie de Wilder tutaj trochę sam pisze o tym, że ryzykuje, ale jednak stwierdza, że właśnie sposób, w jaki żyjemy, to, że to życie się cały czas zmienia i można właśnie naszą przestrzeń pod te zmiany cały czas dostosowywać, to jest właśnie esencja i że wręcz jakby dla Heiverta byłoby to czymś pozytywnym ta zmiana, o której za chwilę jeszcze powiem kilka słów. Natomiast sam de Wilder ostatecznie dzieli się takim przemyśleniem, że dom w końcu udało mu się zobaczyć, zrobił to kilka razy, a nawet przez pewien czas był jego mieszkańcem i poddaje taką myśl, że czasami to, czego nie zobaczymy i to, co studiujemy przez tak wiele lat, inaczej już na to patrzymy, kiedy ten czar w końcu pryska, tak, że możemy czegoś dotknąć w rzeczywistości. De Wilder nie pisze o tym w jakimś sensie negatywnym, tylko po prostu dzieli się takim spostrzeżeniem. No, myślę, że to jest dosyć ciekawe. Na pewno jeśli chodzi o budowę tego domu, dla Heiverta duże znaczenie miał The Case Study House program.
To był program zapoczątkowany przez w 1945 roku i chyba trwał do 1966, tak jak mniej więcej to próbowałam sprawdzić, to takie informacje znalazłam. Natomiast kiedy Heyward był na studiach z grupą znajomych, przyjaciół, zaczęli jako studenci prenumerować czasopismo Art and Architecture, amerykańskie oczywiście, i stamtąd też zaczęli dowiadywać się coraz więcej o współczesnej architekturze. I tak właśnie w jego studiach pojawił się The Case Study House Program i zaraz Państwo zobaczycie, ponieważ w cyklu tego programu ostatecznie ośmiu architektów, między innymi Richard Neutra czy Charles Eames, zostali zaproszeni przez magazyn do tego, żeby zaprojektować dom dla 8 amerykańskich rodzin. Celem oczywiście była odpowiedź na pytanie, jak będzie żyło powojenne społeczeństwo. Oczywiście chciano, żeby traktować to jako takie zwykłe zlecenie. Później każdy z tych domów nie tylko był prezentowany podczas kolejnych 8 miesięcy na łamach czasopisma, ale również czytelnicy mogli te domy odwiedzić. Natomiast celem też było to, żeby wypracować jakiś system domu, który będzie powtarzalny, będzie dało się go powielić. I tak zaraz, jak zobaczymy w końcu, bo już tak cały czas obiecuję, zdjęcie domu, który omawiamy, no to zobaczycie Państwo zaraz, że ten dom Eamesów w LA jest, można powiedzieć, z tej samej rodziny, tak? Jest konstrukcja szkieletowa, tutaj akurat w stali, prosty system, który wypełniamy jakimiś panelami czy też szkłem, i to widać na tej elewacji. A teraz przechodzę już, przepraszam za literówkę, ale do domu projektu René Heyworda, który wybudował dla swojego brata Gilberta. To jest gdzieś taki system konstrukcyjny, czy też przedstawienie właśnie tej konstrukcji szkieletowej, jaki znalazłam gdzieś w internecie, w sieci. Długo trwała debata na temat tego, jaki system nośny dla tej konstrukcji zostanie wybrany, i ostatecznie Heyward postawił na drewno. Dom w swojej kubaturze jest zwykłą taką prostopadłościenną bryłą, natomiast moduł w tym domu, czyli też to, w jaki sposób on został usystematyzowany, wyznaczała płyta pilśniowa. Wówczas, myślę, że na tych zdjęciach z budowy bardzo dobrze to widać, natomiast wówczas to nie był wcale jakiś popularny materiał, był specjalnie importowany pod ten dom w Anglii. Co jest również ciekawe, że ponieważ celem jakby tego projektu było wybudowanie oczywiście maksymalnie dużej powierzchni w maksymalnie małym budżecie, i pierwszy budżet wynosił 7,5 tysiąca euro, to okazało się, że to jest bardzo dużo. Dlatego zdecydowano o tym, że trzeba to przerobić, i zaraz powiem o zmianach, które zostały wprowadzone w samym projekcie. Natomiast głównym jakby wynikiem tych rozważań o budżecie było to, że rodzina podjęła decyzję, że trzeba ten dom wybudować samodzielnie. I tak jak wielu architektów też w Polsce, tak się stało. Na przykład Witold Lipiński, jego dom własny, a jak również pozdrawiam Jan Szpakowicz i jego dom własny w Zalesiu, to również były projekty, które zostały wybudowane samodzielnie przez rodzinę. I tak tutaj konstrukcja na przykład powstała tego domu w tydzień w lecie 1958 roku. Ten dom również niejako prezentował taki nowoczesny, czy też kanon, czy też założenia architektury współczesnej, tak? Czyli stawiano na standardowe, w miarę tanie materiały. Oczywiście system musiał być modularny, czyli ta płyta pilśniowa, elastyczny też sposób użytkowania, i co za chwilę zobaczymy, że można było ten dom przekształcać zależnie od tego, co się chciało robić, ale też oczywiście od tego, jak zmieniała się rodzina. Co było też ciekawe, że nie powstał tak naprawdę nigdy ostateczny plan tego domu, ponieważ na etapie budowy
też było, wydaje mi się, dosyć częste, jak spojrzymy na projekty domów w tamtym okresie. Dom był cały czas przekształcany na budowie, w zależności od tego, co się tam zobaczyło, czy jakie zmiany trzeba było wprowadzić. Natomiast największą właśnie zmianą, która się wydarzyła na przestrzeni lat, było zabudowanie tej części parterowej, bo początkowo sama ta przestrzeń mieszkalna miała być zawieszona na słupach i być tak naprawdę pierwszym piętrem. Natomiast cofnę się do zdjęcia, na którym dość dobrze to widać, czyli na przykład tutaj. Natomiast parter i przestrzeń na parterze była powydzielana bloczkami i tonga i miał tam być garaż czy jakaś przestrzeń taka magazynowa i gospodarcza. I główną zmianą ze względu właśnie na tą starzejącą się rodzinę było po prostu podjęcie tej decyzji o zabudowaniu parteru. Tutaj to widać. A wcześniej na rzutach widać również wewnętrzną klatkę schodową, która znajdowała się wcześniej na rzucie, natomiast ze względu na budżet ona została dodana w formie takiej zupełnie odrębnej jakby od tej bryły, czyli na zewnątrz. Tak to wygląda. Dość, z tego co czytałam, potaniło to budowę. Co jest jeszcze ciekawe, same, oczywiście głównie ten budżet był cały czas zmieniany po to, żeby utrzymać te duże przeszklenia, które szkliły właśnie przestrzeń do mieszkania. Natomiast poza szkłem pojawiała się też blacha falista, która wypełniała pozostałe moduły. I co ważne, też te materiały zostały w ścianach na przykład, tak, czy czytałam o tym również, że w stropie, tak ułożone warstwowo, żeby pozostawić pustkę powietrzną, która przez dziury właśnie w stropie była w stanie rozprowadzać ciepłe powietrze po tej części mieszkalnej. Tu jest dosyć dobre zdjęcie, które obrazuje właśnie modularność tego projektu i oczywiście jakby stopień przeszkleń, jak na tamten moment dość duży i oczywiście dostęp naturalnego światła musiał być bardzo dobry i w związku z tym zamontowano takie markizy też w kolorze pomarańczowym, to też był oryginalny jakby kolor i wybór, które właśnie zapewniały jakąś formę osłony przed tym słońcem i dało się tak jakby zasłonić całą przestrzeń pierwszego piętra. Tutaj jeszcze lepiej widać właśnie pierwotny podział tego domu na część mieszkalną na górze i taką część gospodarczą na dole. Co jest ważne, to też nie był tutaj wybór spowodowany modą, ale też gdzieś znalazłam taką informację, że to były tereny zalewowe wówczas. Sam dom stoi na polu kukurydzy, więc jakby bano się powodzi i myśląc jakby o przyszłości, no to lepiej jest zalać coś, co powiedzmy tyle nie kosztuje i jakby taki był dość prozaiczny też wybór w tym projekcie. Można zobaczyć też na wnętrzach i przeanalizować. To również jest widoczne na rzucie, ale tak faktycznie nie wiadomo, czy to jest jakby ostateczny stan tego domu. Jak się patrzy na ten rzut, to jest tam zapewne kilka zmian. Natomiast w samym sercu tego domu znajduje się taka jednostka mokra, czyli tam łazienka, zapewne toaleta i też kuchnia są zlokalizowane wokół takiego w trzonie, natomiast wokół znajduje się takie obejście, do którego przylegają poszczególne pokoje i można je wydzielać takimi przesuwanymi ścianami czy też takimi nietrwałymi wydzieleniami i powiększać na przykład przestrzeń, nie wiem, sypialni z pokojem dziennym w zależności od potrzeb. Co było widać też na wcześniejszych zdjęciach, pewnie też z okazji jakby renowacji, którą wykonał Peter Swinen w 2015 roku, została wykonana makieta i teraz nie znalazłam nigdzie informacji, że to na pewno on, więc to może być też tak, że na ETH właśnie w studio Jana de Wildera ta makieta powstała. Natomiast ktoś ją wykonał i to było bardzo dobre ćwiczenie, żeby zobaczyć jakby modularność tego projektu i dokładnie przeanalizować
zachować układ funkcjonalny pomieszczeń. Co jest ważne, że ta makieta też nie została pozbawiona koloru. Myślę, że to jest nie bez znaczenia, ponieważ sam Heyward te kolory dobrał i też tutaj inspirował się podróżą do Afryki, wygrał konkurs w Kongo i stamtąd też wrócił z ciężką chorobą i stąd pewnie też jego problemy ze zdrowiem w późniejszym życiu. Natomiast tego tematu dokładnie nie analizowałam oczywiście, natomiast ta szata graficzna zdecydowanie jakby nie wygląda na przypadkową. I kilka zdjęć archiwalnych, na których widać dokładnie te duże przeszklenia, ale także drewnianą ramę i podział gdzieś tam się rysuje też na suficie, a poza tym dość przyjemne ścienne mozaiki. I tak samo na tym zdjęciu. Tutaj udało mi się znaleźć gdzieś też w sieci zdjęcia przed remontem tego domu, czyli przed renowacją w 2015 roku. Nie wiem, na ile jakby wierzyć tak małemu materiałowi zdjęciowemu, ale rzeczywiście jakby przed tą renowacją ta modularność i w ogóle ta sprytna maszyna, jaką jest ten dom, nie była tak bardzo widoczna. Jakby teraz jest to widoczne dużo bardziej. I też kolory tych zasłon zostały wybrane właśnie przez Heyworda. Tutaj oczywiście pewnie one są zrobione na nowo, natomiast widać, jakiego kolorytu dodaje filtrowanie jakby tego światła, które wpada do przestrzeni dziennych. Jak się czyta o renowacji tego domu, to też gdzieś tam można znaleźć informacje o tym, że sam Sweeney właśnie zaczął traktować ten dom jako taki zestaw pudełek i każde takie pudełko, czyli ileś tam modułów, które tworzyło jakiś tam pokój, on był dedykowany zazwyczaj jakby jednej czynności. I też myślę, że analiza tego domu, czy też myślenie o nim w ten sposób jako pokoju do konkretnej czynności, czy też zestawu tych pokojów, jest dosyć interesująca. I tutaj jeszcze zestawienie szybkie na detal tego domu, oryginalnie jakby montowane markizy. I taką też miłym gestem, czy też hołdem dla architekta Inge Wink właśnie w tej książeczce Carousel Confessions zrobiła taki rysunek, też zdaje się na papierze milimetrowym, który można sobie wyciągnąć w formie plakatu i gdzieś tam zawiesić. Myślę, że jest to bardzo ładne, a przy okazji bardzo ciekawa analiza twórczości Heyworda jako architekta i jako artysty. Jest mi bardzo miło, że zechcieli Państwo posłuchać tego krótkiego wykładu. Zapraszam do zapoznania się też ze źródłami, z których korzystałam. Wszystkie materiały zostały tutaj wykorzystane oczywiście w celach edukacyjnych i mam nadzieję, że wszyscy się czegoś o tym domu i Heywercie nauczyliśmy, bo ja bardzo dużo. Dziękuję Państwu.